Hej, yo, cześć, witajcie, SMA Krzypolska, to jest kolejny odcinek z Mountain Blade Warband. Jak obiecałem, jesteśmy tutaj przy Nordziolach. Czy coś nam odbili? Bo na nie patrzyłem, nie odbili, dobra. A czy coś mamy w ogóle pod tym? Podobnie nie mamy pod obrażeniem. I patrzcie, ostatnim czasem mieliśmy tutaj tylko dwa oddziały naszych tam lordów tak zwanych. I słuchajcie, oni mieli swadiańskich rekrutów, czyli jednostkę poziom minus 1000, czyli chłopów z widłami i baby z cycami. O, to jest dobry rym. A ja pogadałem z jednym, gdzie jest król, był w zamku Raidini, podjechałem. Król się zabrał z nami i patrzyli, nas tu jest 600. Ja mam 101, król ma 400, to już mamy 500. Tu mamy 110, to mamy, czekajcie, tu już było 500, 600 ponad i tu mamy kolejnych 50 i tu kto jeszcze stoi z iloma wojska? Dobra, nieważne. W każdym razie jest na sprawie 700 albo i 700 i podbijemy sobie Tichr, a bynajmniej spróbujemy, zobaczymy co tam król nasz ma, czy ma coś ciekawego. No on ma, patrzcie, szkolony włócznik, weteran, no to jest to. Jeżeli uda się Tichr odbić, to od razu odbijamy ten zamek i ten zamek. Zobaczymy jak to będzie, czy będą chcieli w ogóle i czy będziemy w stanie, czy będziemy mieli żołnierzy aż tylu, nie? To zobaczymy wszystko, dobra. Tak więc, cóż, oblężenie miasta, save jest zrobiony i drabiny do ataku. Patrzcie, to tylko 6 godzin, tak więc atak tuż. Już myślałem, że my mamy pokój z Nordami, to bym się wkurzył z lekka. No! Chcieliście wojnę, to ją kuźwa dostaniecie. Ej. Czemu oni odjechali? Gdzie wy jedziecie? Czekaj. Bo coś mu się powaliło. Musimy to szybciej zrobić. Zrób to. Ten, mam nadzieję, że nie ucieknie. Mam nadzieję, że król nasz jest. O, patrzcie, jak drabinka blisko. O, jak sweet. Jak smacznie i przyjemnie. To Turek w Samander. O, jajebiks. Dobra, może się schowamy, bo jakbym... Ogólnie to będzie długa bitwa. Prawie pół odcinka, jak nie więcej. Więc będzie się działo w każdym bądź razie. Nie możemy tego spierdzielić tym sposobem po prostu, że iż ja sobie zmarnuję na sam start wszystkie strzały, nie trafiając w nikogo. Nie, no nie o to chodzi. Po prostu nie możemy tego spierdzielić tym razem, nie? Że ja health mi po prostu spadnie prawie do zerowego, nie o to chodzi najbardziej. Ale traf. Oh fuck. Oh fuck man. Oh fuck man. My ich tu rozgromimy. Patrz, już 40 ich zabitych. Ja nie wiem kogo oni tutaj mieli. I chyba nie chcę wiedzieć póki co. Idę z nimi na dół, bo tamto sobie dadzą radę. A tam się spawnią, gnoje, dobra, tam jest jakiś łucznik jeszcze. Headshota dostał, nie mogę oderwać oczu teraz. A tam się zasłaniają. Dostał w głowę, lol, z takiego dystansu. Ja chciałem mu w tył chociaż trafić, a tu... Ej, bo nam nasi umierają tu teraz ostro. Dobrych żołnierzy teraz mają. Kurde, suwa. Skąd ja obrażenia otrzymuję, wat? Nie powinno być tak źle w tym Tichrze, nie? Ciekawe, czy Marnik jeszcze żyje? Bo ogólnie NPC-ci zawsze wchodzą z nami najpierw, nie? Popatrzcie, jak oni nas tu farmią, kuźwa. Ja nie pozwolę.
Gdzie wy mi tam do moich strzelać? Tu jest jeszcze jeden, którego trzeba w trybie ekspresowym wybić, ale niestety mam za. O Jezus. Tych łuczników sporo dostaję. O-o. Ty sobie nie przeginaj, pał zioma. Fajne tarcze mają, fajnie to wygląda. To trzeba im przyznać. Szanuję was, bo macie dobre tarcze. Szmaty. Ja się nie dam. Trzeba iść do przodu, dawaj, dawaj. O, ile tu jest łuczników, ja pierdzie. Nie, nie, nie. Dawać moi, dawaj, dawaj, dawać. Tu chłopi jakieś przychodzą. Jezus, oni tu się spawnią, nieźle. Dobra, teraz nasi jak się spawnią, to tutaj proszę przychodzić od razu. Bo tutaj będzie mord. Tu będzie się działo. Tak nie ukrywając nic, nie? Tu tych klepać. O, ja muszę się wycofać. Nie wiem, no... Wszyscy do ataku jazda, no... No bo stoją tu i ich wybijają ci łucznicy. No patrzcie, tu jest łuczników, ja pierdzielę. Oni się zbloczyli tu, no nie... Do przodu, no wszyscy na jednego, czy wy macie mózg? Nie macie, no wiem, ale no... No... Dobrze, w końcu kogoś uderzyłem, no... Nie, ja się tu nie dostanę. Jak wyglądają statystyki? 150 już zabitych. U nas zaczyna też niebezpiecznie wyglądać. A, ty co ty kurwa robisz tu? Dobra, bo oni tu widzę, próbują się przebić, żeby ich łucznicy chyba przeżyli. Ale ja im tego zrobić nie pozwolę. Aha, nie, w ogóle naszych tam wszystkich już wybili, nie? Dobra. Level już chyba wbiliśmy. Dobra, czas się wycofać. Nie chcę spaść? No i nie mówiłem, nie chcę spaść, no. Tym bardziej, że mam końcówkę, kurde helta. Dobra, tam mnie nie widzą. Dobra, musimy zrobić obrót. 180 ich zabitych, ojej, ale u nas też już nieciekawie to zaczyna wyglądać, ludziska. Niedobrze. Moich ile umarło? 14, niedobrze, ale taki zamek to... To ja to przeżyję, ja to przeżyję. Przyszli kolejni nasi. Jakbym się tam jeszcze dostał, to by było sweet. Jup. Przepuścicie mnie, czy nie? Ej, bo ja mam końcówkę helta, ja nie chcę tego zawalić. Nie chcę mi się drugi raz tutaj wbijać. Dobra, to nasi teraz powołujcie trochę. Chociaż... To mogę chyba ich pofarmić, co? To mi duże obrażenie zadadzą. Chyba. Muszę z góry atakować. Bo inaczej to... Nie no, bo w moich bym uderzał. No nie, zablokowali się wszyscy, kuźwa.
Nie no. O, zabiłem kogoś. Czyli coś tu jednak. O, czekajcie, oni tu farmią jakoś, czekajcie. Mój te tarcze mają to przez to. U. Końcówka naszych, niedobrze. Tak patrzę na te statystyki. Jest źle. Czemu na siebie przychodzą kolejni? Ej, bo ja umieram zaraz. Ej, gdzie są nasi? Przecież to niemożliwe, że to już koniec. I jeszcze się zabiłem. Nie no, bez jaj, czekajcie. Nie no, patrzę kurwa ile naszych tu jest. Tu coś mi nie gra. Nie gra, coś mi tu jebie. Patrzę ile mamy żołnierzy, a tu nie, posiłki nie przybiły. What? Nie wiem o co chodzi. O proszę, jak się respią, proszę bardzo. Jeszcze raz idziemy tak, ale to już jest końcówka, tu jest ostatni żołnierze. O-o. Alarma. Nie, dobra, bez jaj. Musimy się schować w moim ukochanym narożniczku. Nie, tu chyba nikogo nie zjadę. Ojej, ojej, ojej. Nie, nie, myślałem, że mnie nie widzą. Sfajczyłem wszystko. No zobaczymy. Możemy na razie tylko patrzeć na statystyki. Ale tam ich jest za dużo. A cel nie traf. Zawsze jednego mniej. O lol. Nawet nikogo tam nie widziałem, a go trafiłem, jakiegoś typa. O lol, znowu. Dobra, no uzupełnienia, nice. Nie, ja się tam nie wbijam, bo ja się tutaj boję. A zresztą chuj, ja zapierdolę. Nie wiem, czy to nie, to chyba się nie rozumowało, nie wiem. Ale mamy kandydatów do zgona. No nie, nie trafiam, serio. Tam kogoś w oddali trafił, no i to już jest koniec, proszę państwa. Tak, to już są ostatni żołnierze przeciwnika, jeszcze moje koksy przyszły tutaj. Nie, już nie mają szans, już koniec, teraz już jest, to już jest koniec, nie ma już nic. Przeciwnicy wymarli, zamek jest nasz. Ojej, ojej, zaraz idziemy na zamek, o ile jeszcze damy radę. O nie, jednak przybyli nowi wrogowie, no to jeszcze 40, no to lajcik. Chociaż gorzej jak moich zabraknę, nie? Gdzie moich zabraknie? Kolejni przybywają, proszę bardzo. Tu mamy jakieś... Patrz, tego to ja nie widziałem. O, tu się przebijają, wow. Chyba nasze, nie, nie nasze. O-o. Coś tu śmie rdzi. Dobrze to wiem. O, proszę. O-o, o-o, alarma. Dobra, koniec tego, ale są uzupełnienia. Ja nie mogę teraz umrzeć, dobrze, bo tym wiecie, nie? No, chyba nikogo nie trafiłem. Aaa, zwycięstwo! Tak, nie, jeszcze kogoś tam klepię, a tak ręce podnieśli. No.
Tak więc game over, bijacz. Tak się podbija zamczyska. Ja już się tu wbijam na końcówkę, co się będę. Dzielnie walczył nasz przeciwnik, ale bez skutku. Dankę, level 33 wbit. O Jezus, no to kogoś chyba zrekrutujemy, nie? Trochę się natraciło. A weźmiemy takich jakiś ładnych, nie? Ładnych powiedziałem. O, tego weźmiemy, na konikach tym bardziej. Sierżanty, jakieś fajnie oni wyglądają, to biorę. O kurde, ale szkoda, że każdy w innym rodzaju, nie? Każdy z innej rodziny. Okej. I o to chodziło. 30 nam tylko zginęło. Chleba starczyło. I teraz mamy problem. Houston, mamy problem. Czy chcemy, żeby to był nasz zamek? Po pierwsze, byłoby dobrze. Dlatego, iż my byśmy obsadzili ten zamek raz, dwa. Zaś nasi lordowie będą to robili jakieś 3000 dni, czyli musimy poprosić to jako nagrodę. Odejdź, zapisz jako, bo to nie wiadomo. Homo, nie wiadomo. Stary, save tu jakiś. Teraz się takie wiksy dzieją, że co chwilę musiałem na inny save dawać. I proszę bardzo. Idziemy od razu na zamek. Jedno bez jaj, że nikogo tam nie zostawili. Dobra, zostawimy tych tutaj. Przydałoby się zregenerować trochę healtha. Aczkolwiek to odwoła moje wojska, tym bardziej naszego króla. Damy radę. Już podeb... Kurwa. Dobra, walczymy. Czy nas jest 30, czy przeciwnika jest? Aha, wroga. Ale co? My nie damy rady. My? No masz. Nie no, damy radę. Jeśli widać, że się zdenerwowały chłopy. A tu jest lord jakiś. Trzeba najpierw jego zdjąć. Jest czysta expa dla mnie. O, oni tu mają. Nie, gówniane wojska, dobra, nieważne. No nie, zablokowałem się. Oni pchają mego konia. Łucznicy są ważni, aby ich zdjąć na początku, ponieważ oni potrafią utruć życie. O, gdzie tu od mojego won? No trudno, paru nam na pewno umrze. Jestem już z tym pogodzony. Ale zamku nie oddam, dopiero go odbiliśmy. Dużo wrogów, mało naszych. Kurwa, bitych mocnych. Szwabie. Oh fuck, man. Niedobrze. No fuck, ja jego zatrzymałem, on mnie. No i mi go kurwa zabili przeze mnie, no ja pierdolę.
Dobra, pozamiatane. O Jezu, 6 naszych już umarło. Moje życie traci sens. A mam nadzieję, że jak dostanę Tichr, to też będę miał większe zarobki, nie? Co spowoduje, że mogę obsadzić dobrze ten zamek. Bo żołdy będę miał. Jesteś moim mięsem. Teraz nie mogę popuścić tego. Jakieś tutaj zbrojki, to się kiedyś sprzeda, zawsze się ma. 300 tysięcy wybiło nam na liczniku. Bardzo dobrze. Czy ktoś tu jeszcze został z przeciwników? Jakby nie patrzeć, to nie. Jakby, nie? Zapisuję oczywiście. I spróbujemy podbić, chociaż jak tu będzie trzeba budować wieżę oblężniczą, to niedobrze. No właśnie. Uśi. What the fuck? Czy ktoś nam... Albo ten zamek jest tak hardkorowy. Chirurgia. Ej, coś mi tu nie pasuje. Brakuje mi jednego NPC-ta. Który miał 6 czy 5. A chyba to ktoś kurwa jaja robi. Czy on odszedł? Znowu pod oblężeniem. Ktoś przyjechał, na razie nie, muszę tawernę odwiedzić, to po pierwsze. Nie no, będę musiał posiedzieć w tym zamku, nie ma bata. O, nie wiem, czy to i nie chce mi się czytać tego na pewno. A nic ciekawego, myślałem, że coś nam da. Miliard. Nie no. Dokupimy trochę żarełka, które się nie psuje. O proszę, o wszystko, całe najlepsze żarcie. Cały ekwipunek prawie żarcia. I się zgadza. To się zgadza. I cóż, teraz bym musiał wszystkim dać, żeby tutaj patrolowali. Ewentualnie mogę zrobić tak, że zostawię tu wszystkich moich żołnierzy. I polecę. Nie. Ale to jak dostanę dopiero ten zamek. Nie, bo tak się nie opłaca. Odejdź. A ten zamek, Jelbegi, tu było. Zobaczymy, czy tutaj drabiny można. O. Zobaczymy. Módlmy się, aby Tichr przetrwało. Co z tego, że podbijamy, jak kurwa i tak wszystko pewnie nam przejmą. A będziemy odbijali teraz. Na razie tak nie mamy wojny kergitami, więc... A może i będzie tak, że ich dopiero na końcu zniszczymy. Czy ktoś to wie? Nikt tego nie wie, nikt tego nie powiedział. Za daleki dystans, gówno co im bije z tego łuku. Na to jest trochę gorzej, żeby się wbili do zamku. Już trochę naszych wybili. Niedobrze, ten będzie zamek trudno podbić. Za dużo łuczników. Kurwa, mógłbyś się nie ruszać? Dziękuję. Ale hedy lecą. Trololo, jak ja to robię, sam nie wiem. Jeszcze tego bym chciał. I tu komuś łeb sterczał, ale uciekł. Dobra, na razie łuczników nie widzę. Nasi dom, na razie niech oni się wpieprzają. Muszę zdjąć trochę tych łuczników. Ale i żołnierzy, tak muszę zdjąć. Tam mam kolejnych. Jakby komputer tak snajpił, nie? Dobra, nie mam strzału, ale strzały zaraz się znajdzie. O, proszę bardzo. O. Teraz żadną strzałą nie pogardzę. Dobra, wybiłem im mniej więcej trochę tych łuczników. Tylko troszkę, bo resztę nie widzę na razie.
jak wygląda sytuacja? No krucho, krucho, bardzo krucho na razie. I będzie chyba krucho, tak coś przeczuwam. No ale zobaczymy. Jeszcze mamy 5 minut tego odcinka, więc mam tyle czasu, aby to przejąć. Ostatnia strzała. Ło, jeszcze nie trafiłem ostatnią strzałą. Patrzę, no jest tu trochę tych strzał, ale ja się boję. I tu jest, patrzę, cały mendel. Ja tego nie podniosę, nie? Dobra, nie mam już tego, trochę nasi dom. Nie wiem, co się z naszym dzieje, że nie idzie ich za bardzo. Nawet wcale ich nie idzie, można powiedzieć. Nasi tylko przyszli, wat. Jezus, no Lipton. Jeszcze moi nie chcą się zrespić, no. Chyba, że w środku naszych nie ma, no gówno co jest naszych tutaj. O Boż, tyle mięsa. Trudno, pomimo strzału i wszystkiego, muszę tutaj stać i ich farmić trochę. Chociaż żeby z 20 samemu zabić, nie? Nasi przyszły, nasze koksy dobiły. A musimy, o już po nasze koksy, dobra. To się wycofuje, oj, oj, oj. Nie ma szans. Czy co, ja też muszę umrzeć, aby kolejny atak przeprowadzić, tak? Do szturmu, po, zaatakować? Nie, no fajnie. Czekajcie, sobie ich trochę tu sfarmy, zanim umrę. O. O, oni też mnie trafiają jakimś cudem. Ja no, ale zawsze paru się zajbije, nie? Trzeba widzieć plusy, nie minusy. Te tarcze mają, to jest ten minus, nie? Dobra, umarłem. Jak do niewoli? Patrzcie, chce mi wyjebać z marszałka? Dlatego, że przegraliśmy. Dobra, wyjdź bez zapisu. Nie wiem, jak to się kurwa stało, że już koniec. To jest coś dziwnego. To kurwa było zaplanowane. Dobra, czyli na razie nie atakujemy nic innego, musimy bronić Tychra. O, tutaj dwie wioski, fajnie. I Gisim. No fajnie, fajnie. Ja tutaj już też powoli chyba nawet wam powiem, że bardziej kończymy z tymi, z Nordami, niż kurde z Kargitami. Bo Kargici naprawdę tu się nam wbijają i to ostro, nie mają dużo tych zamków. Ale walczymy cały czas z nimi. Póki co mamy przerwę od nich. No i dobra, to tyle w tym odcinku. Jeszcze raz sobie zapiszę. I cóż, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym, gdzie nie wiem, co będziemy robili. Czy coś zrobię poza odcinkiem, tego jeszcze nie wiem. To się okaże w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.